خروش خروش خسرك tak jest tak dobra, przecież że są otwarte Maronia. Mieszkaliśmy przez chwilę gdzieś tam koło Kasi w Olsztynie, bo się przypomnę przed samym moim wyjazdem. Pozdrawiam serdecznie oczywiście świetnych trenerów z Olsztyna, z klubu CFC. Maruś już wie gdzie idzie. I no właśnie, i tam mieszkaliśmy sobie w tym Olsztynie. Sytuacja, gdzie pani wyszła z pieskiem, ten piesek strasznie ujadał i Marusia wybiegła za naszych nóg i zaatakowała tego psa. Zawiesiła się na nim jak bombka na choince, nie chciała się oderwać. A najlepsze jest to, że pomyliły jej się psy i zaatakowała tego, który szczekał. To jest najlepsze, że ona nie zaatakowała tego pieska, który szczekał. O, jakie piękne niebo. Aromatycznie. Nie zaatakowała tego piska, który szczekał, tylko zupełnie innego psiaka, który nie miał z tym szczekaniem w ogóle nic wspólnego. Nie jest właśnie Marusia. Cała Marusia. No i właśnie. Ciekawe jest tam u Kasi Dziedzic. Czy i u Miłosza również. No właśnie, Kasiu. No, skakuj. Kasiu. No, chodź. On ci idzie w wariacie. Gdzie ty idziesz w wariacie? Sympatycznego. O, już Maruś dostrzegł pieska. Maruś dostrzegł pieska. Będzie atak. Nie, pan czas pieskiem się zrywa. Chodź. O, piesek zauważył Marka, czyli Marusie. O, zauważył kotka. Panowie, zauważył kotka. Czekaj. O! Nieudacznik tak wychował kota. Mówię, lesz, leży. No, sieć czeka. Biega za mną jak piesek. Dobry wieczór. Chodź Maruś.
No, mówię, że jest zajebista. Jaki pan, taki kram podobno, to, jak mówiła moja siostra z Poznania. Marto, 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 Martulku. Pozdrawiam. O, Maruś, Maruś. Zajebista jest. Misiu. Chodź. Chodź, no, chodź. Chodź. No. Jest badawczym wzrokiem. Maruś, Maruś, mordo. Maruś, Maruś, mordeczko. Kurwa, gęba. Właśnie. Polecimy w buju. Zaj bicho, co? Kurwa, mówiłem, że to... Mówiłem, że jest kosior. No i nieudacznicy mają to do siebie właśnie, że niczego dobrego nie robią, nie potrafią w ogóle niczego. I stąd ta nazwa. Nieudacznicy. Nic im się nie udaje. Chodź, Maruś. Chodź, Marusia. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Także z jakże uroczego miejsca. Chodź, Mareczku. Proszę o ciebie. Wracam do domu. Nie, ty chcesz jeszcze tu pochasać, widzę, kurwa, mój pieseczku. Maruś. Usieki, tak, tak, mordurku, tak, no, czy tam łazisz? Chodź tutaj, moje kochane, tak, dobry wieczór. Jak mija wieczór. Drogi, drogi, drogi. Romanie, tak? Dobrze pamiętam? Nie, drogi Władku, drogi Władku. Bardzo mi miło. Drogi Władku, Władek nas tu strzeże, żebyśmy czuli się wszyscy bezpiecznie. Dobrze, że nie strzeże. Nie, strzeże, nie. Ostrzeżenia to jest ten. Ten tamten, ten. Od tych meczy. On ich dobrze golił. No. Dobrej nocy. Co, Marulku? Piękno to. Co masz do powiedzenia temu tamtemu? Co? Maruś. Maruś. Marusie. Kurwa, ty wariancie. Dobra, chodź. Kurwa, to jest to. To jest mój miłostek. To jest największe szczęście, największa miłość, gdzie oddajesz zwierzęciu wszystko, co masz, wszystko. Nawet w niedoli jest z tobą, w dobrobycie jest z tobą. To zwierzę to wszystko pamięta. Nigdy nie robisz niczego przeciwko niemu i proszę bardzo, co dostajesz w zamian? Miłość zwierzęcia, lojalność. To, czego często nie ma wśród osób, takich jak właśnie... wiadomo, znaczy, dużo osób, wielu osobom tego brakuje. No niestety, szkoda, że u ludzi występuje to tak rzadko. Misiu, moje kochane miłeczki, dobra, chodź. Idziemy dalej.
Parno zrobiło. Dobra, lecę. Mieliśmy przecież po kolegę przylecieć tutaj. No właśnie, że on się tu nie dostanie. No, serdecznie pozdrawiam. Maruś. Dobra, Maruś siedzi. Także Maruś siedzi na paluchu. Kurwa, pfu, wypluj to jeszcze raz, Tomeczku, pfu, na paluchu. To jest miejsce tylko dla jednego. Tu jestem. Oj, płakała. Normalnie płakała przed chwilą. Zajebiste. Maruś. Mój ucheczku. Chodź na murek, tak. Mój kochany, tak, pieszczoszek. Tak, pancia futerko, mizia pancio, tak? Oj, bez kitu, parówek jąkała. Strasznie parno się zrobiło. No, chodź, idziemy. Dobra, żegnam Państwa serdecznie. Dobrej nocy życzę. Naprawdę dzisiaj autentycznie się przepracowałem. I dlatego nic, właśnie. Jutro jeszcze mam kupę spraw od samego rana i do takich urzędowych. Nie wiem, jak sobie z tym poradzę. Chyba, że chce mi ktoś pomóc, to zapraszam do współpracy nad projektem. Właśnie. Najprawdziwsza prawda.